Jesteśmy przekonani, że eksternet pracowniczy wzmacnia przedsiębiorstwa, wzmacnia więzi pomiędzy pracodawcami a pracownikami, a mocne polskie przedsiębiorstwa to mocna gospodarka. Natomiast drugi powód, bardziej makroekonomiczny, sprzyja budowie kapitału Polaków, sprzyja wzrostowi stopy oszczędności, a to z kolei bezpośrednio przekłada się, jak wiemy, na stopę możliwych inwestycji i w ten sposób wspiera bardzo mocno polską gospodarkę i myślę, że upowszechnienie eksternetu pracowniczego będzie takim dodatkowym impulsem, który pozwoli realizować cele zakładane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dzisiaj na polskim rynku pracy widzimy nie tylko niedobór pracowników, ale też widzimy duży problem ze zmotywowaniem. Pojawiają się nam po pierwsze niedobory pracowników, więc rynek pracownika powoduje, że ta presja na pracodawcę jest większa. Z drugiej strony mamy też nowe generacje pracowników, tych młodych ludzi, którzy szukają innych pozapłacowych elementów motywacyjnych. I tutaj ciekawym rozwiązaniem, czy jednym z rozwiązań może być eksternet pracowniczy, czyli znalezienie metody zintegrowania pracownika z przedsiębiorstwem. Oddanie części władzy, bo to nie jest łatwe zadanie, ale oddanie części władzy, a w zamian za to uzyskania może większego zaangażowania, większej lojalności, większej produktywności przedsiębiorstwa na końcu. I to są te elementy akcjonariatu pracowniczego, które są już sprawdzone w wielu krajach. Tutaj przodują Stany Zjednoczone, jest Anglia, są niektóre duże firmy francuskie. Akcjonariat pracowniczy w Polsce już dzisiaj w niektórych firmach istnieje. Są firmy, które w procesie przekształceń własnościowych, tak jak na przykład Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, już tą formułę stworzyły. Są duże firmy zagraniczne. Sieć hipermarketów Auchan jest dobrym przykładem. Firmy, które nie czekała na ustawę i nawet bez ulg podatkowych i pomocy, ponieważ jest to wbudowane w ich DNA w ramach całej grupy, wprowadziła to również dla swoich polskich pracowników. Natomiast oczywiście po to, żeby został się ruch powszechny, potrzeba rozwiązań prawnych. Muszą powstać zachęty. Można powiedzieć, zachęty mogą mieć charakter pozytywny, czyli tak jak w wielu miejscach na świecie państwo wspiera akcjonariat poprzez ulgi podatkowe, może być negatywny, że państwo obciąża daninami podmioty, które akcjonariatu nie stosują. Natomiast bez tego obawiam się, że sama świadomość, jakieś takie oczekiwanie, że pracodawcy sami dojdą do tego wniosku, no jest idealistyczne.